Dzień dobry, kochani, na kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmiemy się mitem o Syzyfie. Na pewno zdarzyło Ci się kiedyś, że włożyłeś w swoją pracę bardzo dużo wysiłku. Chciałeś zrobić to jak najlepiej, chciałeś zrobić to jak najintensywniej, jak najładniej, ale efekty niestety nie wyszły takie, jak chciałeś. Mimo Twojego ogromnego wysiłku, cała praca nie przyniosła pożądanego efektu. Ktoś mógłby wtedy powiedzieć, że wykonałeś syzyfową pracę. I dokładnie miałby rację. Dlaczego syzyfową pracę? Właśnie wyjaśni nam dzisiaj ten mit o Syzyfie. Kim był Syzyf? Syzyf to król Koryntu. Korynt, miasto w Grecji. Syzyf jest tam królem. Syzyf jest tam królem. Świetnie mu się powodzi. Miasto jest bardzo bogate. Liczne dostawy wodne, lądowe. Cieszy się ogromnym szacunkiem zarówno mieszkańców, jak i bogów. Otóż Syzyf od czasu do czasu pojawia się na Olimpie, gdzie razem z największym z bogów, czyli Zeusem, pije nektar, ambrozję, uczestniczy w biesiadach, w spotkaniach bogów. Dzięki temu może również skosztować nektar i ambrozję, co powoduje, że Syzyf wiecznie młody, szczęśliwy, żyje bardzo, bardzo długi czas. Ale Syzyf miał też swoje wady. Po prostu był plotkarzem. Kiedy wracał do swojego zamku i wyprawiał uczty, w czasie tych uczt często dzielił się spostrzeżeniami z Olimpu. Mówił, co tam się działo, plotkował na temat bogów, opowiadał o ich miłostkach, o ich zamierzeniach. Dopóki te wszystkie plotki nie sprawiały większego kłopotu bogom, to i oni przymykali na to oko. Jednak zdarzyło się kiedyś, że Syzyf wyjawił bardzo ważną tajemnicę bogów, jaką niestety nie wiemy. Wiemy jedynie, że była ona ważna. Zeus wtedy okropnie się zdenerwował. Postanowił, że Syzyf, że musi zapłacić za ten swój wybryk śmiercią. Kiedy Syzyf się o tym dowiedział, że jego plotkarstwo spowodowało, że będzie musiał umrzeć, poprosił swoją żonę o to, by nie wyprawiała mu pogrzebu. Czyli ciało Syzyfa miało leżeć pod murami Koryntu, nieprzykryte kwiatami, niepogrzebane i przede wszystkim żona nie miała dawać obalu, czyli pieniążka, który kładło się pod język po to, żeby móc przepłynąć rzekę Styks w Hadesie. Syzyf trafił do Hadesu, gdzie na tronie zasiadał Hades i Persefona. Kiedy Syzyf trafił do Hadesu, tam rozpłakał się, żalił, że jego żona jest tak niegodziwa, że nie chciała mu wyprawić porządnego pogrzebu. Płakał tak długo, aż Hades i Persefona dowiedzieli się o jego problemach. Ponieważ razem z Syzyfem często uczestniczyli w biesiadach na Olimpie, postanowili mu pomóc. Powiedzieli mu, że może wrócić na ziemię razem z bogiem śmierci Thanatosem. Kiedy Syzyf wrócił na ziemię, cały szczęśliwy, ponieważ znów mógł sobie żyć spokojnie, ponieważ Thanatosa zamknął w najziemniejszym lochu w swoim pałacu w Koryncie. Przez bardzo długie lata na świecie działo się wyjątkowo dobrze. Nikt nie umierał, nikt nie chorował, a Syzyf żył szczęśliwie. Kiedy w Hadesie przypomniano sobie jednak o Syzyfie, okazało się, że nigdzie go nie ma, że Syzyf nie powrócił. Wtedy Hades posłał Hermesa, swojego bożka, na ziemię w poszukiwaniu Syzyfa. Bożek nie miał trudnego zadania, gdyż jak tylko wrócił na ziemię,
bez problemu znalazł Syzyfa na swoim pałacowym tarasie, gdzie przyjmował gości. Syzyf od razu do wszystkiego się przyznał. Wyjawił również, gdzie zamknął Thanatosa. Thanatos, jak tylko wyszedł ze swojego lochu, zrobił ogromne czystki wśród ludności, pozabierał wszystkich biesiadników Syzyfa, oczywiście i Syzyfa razem do Hadesu. Tam bogowie stwierdzili, że trzeba ukarać Syzyfa za jego zuchwalstwo. Otóż Syzyf po swojej śmierci musiał wykonywać ciężką pracę. Toczył ogromny głaz na szczyt wieży w Hadesie. Ale zawsze pod koniec ten głaz spadał i powodował, że cała praca zaczynała się od nowa. Była to praca tak zwana nieustanna, nie miała końca. I dlatego też mówimy, że syzyfowa praca to taka praca nie mająca końca, ale przede wszystkim nie dająca żadnych większych efektów. Mimo ogromnego wysiłku, Syzyf też cały czas ogromny wysiłek musiał włożyć w toczenie głazu, ale pod sam koniec niestety efekty nie były takie, jakie zamierzał. Tak właśnie wygląda mit o Syzyfie. A teraz przejdźmy do kart pracy, w których sprawdzimy Waszą wiedzę na temat mitu o Syzyfie. Pierwsze zadanie będzie polegało na tym, żeby określić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Uwaga! Syzyf był synem Zeusa. Oczywiście to fałsz. Syzyf władał Olimpem. To zdanie jest również fałszywe. Syzyf zachowywał młodość i siły dzięki spożywaniu boskich pokarmów. Prawda. Syzyf często plotkował. To również jest prawda. Syzyfa ukarano śmiercią za jego dumę. Nie, to zdanie jest fałszywe. Syzyf opuścił krainę umarłych pod opieką Hadesa. Oczywiście, że nie. Syzyf uwięził Hermesa w lochach swojego pałacu. I to również jest fałsz. Mam nadzieję, że odpowiedzieliście prawidłowo. A teraz mamy przykłady postępowania Syzyfa oraz nazwy cech, jakim się w tym momencie wyróżniał. Mamy nazwy cech: sympatyczny, miły, towarzyski. Jaki byłby przykład postępowania Syzyfa? Ano był taki, kiedy uczestniczył w spotkaniach na Olimpie oraz organizował biesiady w swoim pałacu. Jaki mamy przykład postępowania? Lubił chwalić się swoją przyjaźnią z bogami. Można by było tutaj nadać takie cechy jak samochwalstwo, duma. Gdy był gadatliwy, skory do plotek, to na pewno działo się to wtedy, kiedy plotkował ze swoimi biesiadnikami podczas uczt w pałacu. Gdy wykradał pokarm bogów i częstował nim swoich gości, możemy powiedzieć, że był zuchwały, czyli nazwa cechy będzie zuchwalstwo. Ale Syzyf był też sprytny, przebiegły. Właśnie wtedy, kiedy wymyślił, jak oszukać Boga śmierci. Nakazał żonie, by nie wyprawiała mu pogrzebu, za co mieszkańcy Koryntu ją potępili. Nazwa cechy. Był bezwzględny, był władczy, ale i pomysłowy. Mamy też nazwę cechy. Kłamliwy, fałszywy. Kiedy tak można by było powiedzieć? Kiedy taki był Syzyf? Kiedy żalił się na żonę w Hadesie. Waszym zadaniem będzie dopisać jeszcze przynajmniej dwa przykłady postępowania Syzyfa oraz nadać im nazwy cech.